Wow, grzybki z Fortnite'a, one dadzą mi 5 HP. Muszę je zjeść. Ty, tutaj już nigdy nie znajdzie. Stary, gdzie? Gdzie jest ten gówniarz? Gdzie jest ten gówniarz? Miał poprawić oceny. Miał poprawić oceny, nigdzie go nie ma. Gdzie on jest? O! Tu jesteś! Tu jesteś! A co ty tutaj robisz w tym krzaku? Tato, no nie mogłeś mnie widzieć, byłem w krzaku jak w Fortnite'cie. Jakim Fortnite'cie? Co to jest Fortnite? Wychowawczyni twoja dzwoniła do mnie, że masz 20 zagrożeń! Ale 20! Tato, Fortnite! Jaki Fortnite? Już mi do domu uczyć się! Już mi do domu! Dobra, mordo, koniec tego, dawaj zagramy sobie w gałę albo coś, bo ja nie wiem. W jaką piłkę, w jaką gałę? Już się nie gra w gałę żadną, tylko Fortnite. No ale mordo, ileż można grać w Fortnite? Chodź, zagrajmy w piłkę, nie? W piłkę się grało 20 lat temu, kręć dalej, dalej no, kręć. Dobra. Synek, spakowałeś się już do szkoły? No tak, mamo, oczywiście, już spakowałem się. Wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy wziąłem. Książki do szkoły mi nie są potrzebne. Zeszyt też mi nie jest potrzebny. Tak, najważniejsze to jest wziąć macy, beton, bandaże, gdyby coś mi się stało, metal do budowy oczywiście, no i drewno. Drewna trochę mało, ale wszystko najpotrzebniejsze rzeczy wziąłem. Dobra, proszę co do szkoły. O kurczę, już 7:59, muszę szybko uciekać przed strefą. Ostatnio obejrzałem wszystkie, dosłownie wszystkie poradniki, jak dobrze się budować w Fortnite. W końcu będę pro playerem i pokonam tego Ninja czy jak mu tam, bo on to dla mnie słaby jest. No, zobaczcie, tak się buduje. Zawsze mówili, żeby być wyżej przeciwnika, czyli ja postanowiłem, że pobuduję się najwyżej ze wszystkich tych graczy. Bo jestem najlepszy. Ale co to? Co to jest? Znowu przegrałem. Wygraj 1000 V dolców. Wystarczy, że zostawisz suba z dzwoneczkiem lajka pod tym filmem, w komentarzu napiszesz swój nick z Fortnite i zaobserwujesz mnie na Instagramie, bo tam na Instastory pojawią się wyniki, jak zawsze zresztą. Wpadajcie także na kanał Rogalika i zostawcie mu suba. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i napiszecie, co o nim myślicie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!